Od zawsze ludzie, którzy szukają szczęścia w życiu, wiążą swoje nadzieje i po swoje poszukiwania szczęścia z znalezieniem odpowiedniego partnera życiowego. Ludzie szukają męża, żony, tworzą małżeństwa, tworzą rodziny. Dzięki temu też pojawiliśmy się na świat. Czyli to bardzo dobrze, że tak robimy i to jest super. Zobaczmy, ile wspaniałych przeżyć temu towarzyszy, wspaniałych emocji i uczuć, kiedy ludzie się zapoznają ze sobą, szukają, znajdują, zbliżają, kiedy potrafią się dogadać, zrozumieć, zaczynają łączyć się w jakąś taką parę, w związek, ile wspaniałych nadziei się pojawia na przyszłość, planów i tak dalej, ile szczęścia i radości towarzyszy takiemu związku małżeńskiemu, który się tworzy. Ale jest stworzony ten związek małżeński. Ludzie sobie obiecują wierność do śmierci i tak dalej, ale co dzisiaj ma miejsce? Bardzo szybko te związki się rozpadają. Jest mnóstwo rozwodów. Na pewno sami o tym wiecie i w waszym otoczeniu też ma to miejsce. Wiecie, do czego podobne są dzisiejsze małżeństwa, które się rozpadają, kiedy dochodzi to do rozwodów? Jest taki przedmiot, dziwny przedmiot, który wymyślili ludzie. Granat. Granat to taki przedmiot, który został stworzony po to, zobaczcie, pierwszy cel, po to, żeby rozerwał się kiedyś w odpowiednim momencie na kawałki. Tworzą przedmiot, którego celem jest, żeby on przestał istnieć, rozerwał. A drugi cel to ten granat, kiedy się rozrywa na kawałki, powinien jeszcze wyrządzić szkodę wszystkim, którzy są w pobliżu. I małżeństwo, które się rozpada, jest podobne do takiego granatu. Ludzie tworzą tą komórkę społeczną, małżeństwo, jednak to jest kwestia czasu bardzo często, bo jest to taki granat. To małżeństwo się rozpada na kawałki. I co się wtedy dzieje? Wtedy cierpią wszyscy, którzy są wokoło. Nie tylko małżonkowie cierpią, ale dzieci, rodzice, dziadkowie, przyjaciele. Wszystkim sprawia to ból i to jest bardzo nieprzyjemne, niemiłe, kiedy dochodzi do rozwodu. Ale dlaczego tak się dzieje i jak stworzyć takie szczęśliwe, udane małżeństwo? Małżeństwo szczęśliwe i udane, takie trwałe, wiecie, do czego jest podobne? Do takiego pożytecznego urządzenia, czy instrumentu, narzędzie. Zobaczmy, nożyczki. To jest małżeństwo. Z dwóch elementów, on i ona. Trochę się od siebie różnią, te dwa elementy. Ale dzięki temu, że są ze sobą połączeni tą śrubką, to mimo to, że czasami się od siebie oddalają małżonkowie, to potrafią wspólnie pokonać wszystkie problemy, które stają między nimi. Dzisiaj w naszym życiu, no i nie tylko w każdym, w życiu osobistym, ale tak samo w związkach małżeńskich, w rodzinach jest mnóstwo problemów. I małżeństwa, które są ze sobą właśnie połączeni taką śrubką, potrafią te wszystkie problemy pokonywać. Podoba mi się ten przykład, ale co on oznacza? Gdzie w małżeństwie między mężem i żoną jest ta śrubka? Co powinno ich łączyć i dzięki czemu te dwie osoby, mąż i żona, będą takim skutecznym narzędziem, które pokonuje wszelkie problemy. Pożyteczne, skuteczne narzędzie. Jest to miłość, ale to takie pojęcie, miłość, bardzo szerokie. Można byłoby godzinami mówić o tym, czym jest miłość i pewnie tego byśmy tematu nigdy nie zakończyli. Chciałbym wam przytoczyć dzisiaj definicję miłości. Przeczytam wam kilka ciekawych zdań w związku z tym, czym jest miłość. I zwrócę uwagę na taki ciekawy jeden aspekt. No, do czytania nawet postanowiłem nałożyć okulary, już czasami nakładam. Powiedziano mi kiedyś, że w okularach tak wyglądam całkiem inteligentnie. Pomyślałem, nałożę, może więcej lajków będzie. Czym jest miłość? Cytuję. Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna. Nie przechwala się. Nie nadyma się. Nie zachowuje się nieprzyzwoicie. Nie szuka własnych korzyści. Nie daje się rozdrażnić. Nie prowadzi rachunku krzywdy. Nie raduje się z nieprawości, ale się współraduje prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, na wszystko ma nadzieję, wszystko przetrzymuje. Miłość nigdy nie zawodzi. Ciekawe słowa. Skąd one są wzięte? Jeśli wiecie, to czekam na komentarze na dole. A być może macie jakieś swoje ciekawe myśli, możecie się tym podzielić na temat tych słów. Ale zwrócę waszą uwagę na najważniejsze dla mnie słowa, które ja sobie tutaj znalazłem.
miłość nie szuka własnych korzyści. A więc to chyba logiczne, że miłość jest niesamolubna. Miłość, w tej definicji czytamy, nie szuka własnych korzyści. Co jest takiego cennego w tych słowach? Czy dzisiaj fundamentem wielu małżeństw jest rzeczywiście miłość, niesamolubna miłość, gdzie ludzie łączą się w parę i nie szukają własnych korzyści? Zwróćcie uwagę, jak już ten fundament miłości, już przy tworzeniu związku małżeńskiego jest mylnie pojmowane słowo miłość. Czy rzeczywiście tam ta miłość, która ich tam łączy, kiedy oni się zapoznają, kiedy czują coś do siebie i tak dalej, jest to niesamolubna miłość, która nie szuka własnych korzyści? O czym myślą dzisiaj młodzi ludzie, chociaż nie tylko młodzi, ale ci, którzy wstępują w związek małżeński? Kiedy ludzie zapoznają się, na przykład mężczyzna zobaczył kobietę, zwrócił na nią uwagę i zaczynają obserwować się, poznawać ją i co on tam zauważa, o czym on rozważa. Patrzy, czy jest ładna, czy jak pójdę z nią na przykład do miasta, czy wszyscy będą mi zazdrościli, czy będzie można się z nią dobrze prezentować, a więc patrzy na, ją, na to, jak ona wygląda, jak ona się ubiera. Patrzy, czy jest zadbana, czy jest zaradna, czy dobrze gotuje, jak tam zachowuje się w domu i tak dalej, czy jest inteligentna. We wszystkich tych rozważaniach ten człowiek myśli o tym, co on od niej weźmie, co on otrzyma od tej osoby. A o czym myśli kobieta? No patrzy na mężczyznę, czy jest bogaty, czy nie, czy ma pracę, czy jest zaradny, czy to jest rzeczywiście taki mężczyzna, na którego można polegać, czy jest solidny. A więc patrzy też na to, co ona będzie mogła wziąć od tego człowieka. To wiadomo, że my rozpatrujemy te wszystkie rzeczy, tylko czy w tym wszystkim, w tych zapoznawaniu, w tym poszukiwaniu cech pożądanych u współmałżonka, czy nie dochodzi do tego, że my tylko szukamy, co ja wezmę. Zobaczmy, że to nie jest ten fundament, że szukanie własnych korzyści, tego, co ja będę miał, jak ja się ożenię z tą osobą, czy wyjdę za mąż, jakie będzie moje życie, czy ono będzie dobre, czy nie, to wszystko no, przeczy tej miłości. To jest szukanie własnych korzyści. Gdzie są ludzie dzisiaj, którzy myślą w ten sposób? Co ja, jeśli ja wstąpię w związek małżeński, co ja mogę dać tej osobie? Czy rzeczywiście ja będę odpowiednim mężem, który się zatroszczy o tą kobietę? Czy ja dam jej szczęście? Czy ja rzeczywiście jestem odpowiednią osobą, żeby ta osoba była ze mną szczęśliwa? Ja niedawno spotkałem takiego młodego człowieka, jeden mój młody przyjaciel, który rozpatruje teraz, jest w trakcie takim przygotowaniach do związku małżeńskiego. Kiedy ja z nim rozmawiałem, on się ze mną dzielił i on o tym mówił właśnie w ten sposób, że zastanawiam się, czy ja nie skrzywdzę tej osoby. Ja ją kocham, ona mi się podoba, ale ja mam tyle różnych swoich problemów. Czy ja jestem odpowiednią osobą? Nie chcę, żeby ona była później nieszczęśliwa. To jest ogromna rzadkość, spotkać takie myślenie. To jest, nie podam imienia, nazwiska, bo zaraz tutaj wszyscy się zainteresują tym człowiekiem. Wszystkie panie. Ale jest to szczególne, ja sobie to tak zauważyłem. Ja byłem zdziwiony, że są takie osoby, które mają taki sposób myślenia. I to jest dla mnie potwierdzeniem tej definicji miłości. Miłość nie szuka własnych korzyści. Uważam, że fundamentem dobrego związku, tą śrubką w tych nożyczkach jest miłość. I ten aspekt, że miłość nie szuka własnych korzyści. Jeśli małżonkowie będą, kiedy się zapoznają ci młodzi ludzie i tworzą związek małżeński, później już w związku małżeńskim, kiedy oni będą szukali tego, co ja mogę dać tej drugiej osobie, jak ja się mogę o nią zatroszczyć, co ja mogę zagwarantować, co ja mogę zmienić w sobie, żeby ta osoba była szczęśliwa, a więc nie szukać tego, co ja wezmę, a tego, co ja dam, no dzięki temu to małżeństwo może być trwałe i szczęśliwe. Więc ten fundament miłość i to, że miłość nie szuka własnych korzyści. Twórzmy małżeństwa, szukajmy szczęścia w tym, żeby się żenić i wyjść za mąż, to jest wspaniałe, ale pamiętajmy, co jest rzeczywiście fundamentem małżeństwa. Miłość, która nie szuka własnych korzyści.